Ups. Ach, uwielbiam mój nowy aparat. Uśmiech, kicku! Kicku, oglądasz tę książkę cały ranek. Uwielbiam jej wyskakujące strony. To moja ulubiona książka. Wiem, że ją uwielbiasz, kicku. Ale musisz raz spojrzeć w aparat, tak żebym mogła zrobić ci zdjęcie. Ser! Niezły, ale o wiele lepszy jest ten profil. No dobrze, dzióbku. Jeszcze jedno. Teraz twoja kolej, kicku. Co ciekawego tutaj masz, kicku? Mogę zobaczyć? To moja ulubiona książka. Jest drzewo, jest ptak. Właśnie tak. Kilka kwiatków. Kicku. Witajcie, misie. Cześć, Rozi. Próbuję znaleźć coś, czym mógłbym zająć dziś małego misia, podczas gdy będę robił jagodowe ciasto. A co takiego mały miś chciałby robić? Coś odmiennego. Bawił się już wszystkimi zabawkami w domu. To wyskakuje i takie tam. Ja! Myślę, że misiowi podoba się twoja książka, kicku. Może mógłbyś mu ją pożyczyć, kicku? Pożyczyć? Cóż, myślę, że tak. Ale tylko na chwilę. Oczywiście. Ale mały miś może ją zepsuć. Jestem pewna, że będą o nią dbali. Obiecaj, że będziecie o nią dbali. Obiecujemy. A teraz, co się mówi, mały misiu? Dziękuję. Oddamy ją z powrotem po południu, tak żebyś miał co poczytać w łóżeczku. To naprawdę miłe z twojej strony, kicku. Bruno jej przypilnuje i jeszcze dziś ją odzyskasz. Bruno dał słowo. Tak, wiem, ale cóż, łatwo ci mówić. To nie jest twoja wyjątkowa rzecz. Masz rację, kicku. A co byś powiedział, gdybym pożyczyła ci mój nowy aparat? Ale to twoja wyjątkowa rzecz. A ja ufam, że się nią zaopiekujesz. Chodźmy, możemy porobić wszystkim zdjęcia. Kto pierwszy? Jeszcze pytasz. Książeczka! Pamiętaj, mały misiu, to jest najbardziej wyjątkowa rzecz kicka. Także bardzo uważaj. Właśnie tak. Wyskakuj! Delikatnie, mały misiu. Obiecaliśmy dbać o książeczkę, pamiętasz? Gotowe. Czas na ciasto jagodowe. Ciasto! Połóżmy książkę kicka w bezpiecznym miejscu. Nie chcemy przecież mieć na niej soku z jagód. To takie śliczne. Nie! Co ja narobiłem? Kicek! Zaczekaj! Może uda się ją wyczyścić? Pranie! Dobry pomysł. Ups. To jest świetne zdjęcie, kicku. To miłe, że pożyczyłaś kickowi swój nowy aparat, Rozi. Ja pożyczyłem moją książkę Brunowi i małemu misiowi. Co? Tą z wyskakującymi stronami? Twoją najlepszą? Mam nadzieję, że mały miś był dla niej miły. Lepiej pójdę i sprawdzę. Nic jej nie będzie, kicku. Może pójdziesz zrobić parę zdjęć Filipowi grającemu w piłkę. To świetny pomysł, Olu. A dzióbek mógłby polecieć i sprawdzić, czy książce nic nie jest. Mógłbyś, dzióbku?
Dziękuję, dzióbku. Jest dobrze. Sok powoli schodzi. To tylko ja, Bruno. A, robisz pranie? Książka! Właśnie dlatego tu jestem. Kicek martwi się o swoją książkę, więc Dębiak zasugerował, żebym przyleciał tutaj i sprawdził, czy wszystko dobrze. Bo jest dobrze, tak? Wpadła mi w ciasto na zewnątrz. A ty ją wyprałeś? Myślę, że sok już schodzi. Tak samo jak obrazki. Spójrz, wszystkie wyblakły. Och, miękkie! O, co ja teraz powiem Kickowi? Obiecałem mu opiekować się jego książką. Nie obawiaj się, magicznie ją naprawię. Zamknijcie oczy. Jak wypowiem słowa te, niech książka ta naprawi się. Ups. O, zabawne. Moja magia zazwyczaj działa. O, polecę i przeprowadzę Rosie. Ona będzie wiedziała, co robić. Kicek już nigdy się do mnie nie odezwie. A może ujęcie w akcji? Ha, hej! To wspaniałe zdjęcia, Kicku. Będziemy potrzebowali dużo ramek do tych wszystkich zdjęć. Rosie, musimy porozmawiać. O co chodzi? O, aparat. Złap te piórka. Och, dzióbek! Porozmawiać o czym, dzióbku? O, lepiej chodź i zobacz. Chodzi o książkę Kicka. Wrócę tak szybko, jak to możliwe. Dobrze, Rosie. Ser! Co się stało? Czy książka Kitka jest cała? Czy mały miś wyrwał strony? Nie mały miś. Ja. To ja upuściłem ją w jagodowe ciasto. Prysk! Próbowałem ją wyprać, ale strony zaczęły blednąć. Biedny Kicek. Będzie naprawdę bardzo... smutny! Nadal wyskakuje! Ale jaki jest pożytek z książki bez obrazków? Obrazki! To jest to! Nie martw się, Bruno! Mam już pomysł! Masz? Dzióbku, możesz zająć czymś Kicka jeszcze przez jakiś czas? Tak, mogę być jego fotomodelem. Potrzebujemy kleju i nożyczek. Ty wycinaj, Bruno. Ja i mały miś będziemy przyklejali. Już wiem. Pobawmy się w chowanego. Oho, bawiliśmy się w to już chyba z 5 razy. Gdzie jest Rosie? Mogę użyć trochę więcej magii. Nie! Chcę już odzyskać moją książkę. Kicek! Rosie! Gdzie ty byłaś? Byliśmy zajęci. I mamy twoją książkę, ale... wypadek! Jakiego rodzaju wypadek? Staraliśmy się ją naprawić. Ale musieliśmy wprowadzić kilka zmian. Wow! To ja i Ola. O, spójrzcie na mnie, czyż nie wyglądam świetnie? A to ja jak kopię piłkę. A oto znowu ja. Co o tym myślisz, Kicku? Nie jest taka sama. Jest jeszcze lepsza. Odzyskałem moją książkę i mam w niej wszystkich moich przyjaciół. Mogę mieć was przy sobie przez cały czas. Dziękuję, Bruno. Nie zrobiłbym tego bez pomocy Rosie. Hej, dlaczego tutaj mnie nie ma? Kicku, zapomnieliśmy o kimś w twojej książce. Nie ma tam twojego zdjęcia. Kicku? Ui! Wyskakujący Kicek! Wyskakujący Kicek na okładkę twojej własnej wyskokowej książki.
skrzydła, kółka i robaki. Nie! To ty, patrz na to! Jej! Uwaga! Ekstra! To było świetne, Tasiu! Chcielibyście latać tak jak my? To chyba niezła zabawa! Co się stało? Nic takiego. Ja chyba pójdę do dębiaka. Pa! Olu, twoja rolka. Dogonię ją. Dobry pomysł. Rozy, patrz na to. Dzióbku, nic ci nie jest? Rozbiłeś się. Nie. To nieprawda. Ja... to wszystko przez ten wiatr. Zwiał mnie z kursu. Ale dzisiaj nie ma wiatru. Spróbuj ostrożniej. Nie muszę być ostrożny. Wcale się nie boję. Nic ci nie jest? Tada! Zrobiłeś to celowo? Wyglądało bardzo dramatycznie, dzióbku. Nie martw się, tak bywa. Ważne, żeby potem od razu zacząć latać. Zacząć latać? Bardzo chętnie, ale na dzisiaj chyba mi wystarczy. W zasadzie znudziło mi się latanie, więc chyba wrócę do domu piechotą. Masz tylko jedną rolkę? Chciałam włożyć drugą, ale wtedy coś wyskoczyło. Przestań. Myślisz, że jestem niemądra? To był tylko żuk, ale... Nie, przepraszam, nie śmieję się z ciebie, tylko... Coś mnie gilgocze. Przyniosłem ci rolkę! Czemu ona ciągle ucieka? Nie mam pojęcia. Żołędzie, wiecie, co się stało Oli? Chodzi. Podwieźcie do domu, dzióbku? Tak, dzięki. To jeszcze kawał drogi. Gdybyś poleciał, byłoby szybciej, dzióbku. Nie chcę. Na ziemi jest o wiele zabawniej. O, ile można stąd zobaczyć różnych rzeczy. Kółka to świetna sprawa. Cześć, Rosie. Ścigamy się? Dzióbek jest w szoku, więc wiozę go do domu. Musimy jechać wolno. Wolno? Wcale nie. Ścigamy się do ciebie. Dobra. Dalej, Rosie. Jubi. Ui. Fantastycznie. Kółka są genialne. Dzióbku, ale co z lataniem? Latanie? Ha, po co latać, skoro można jeździć? Przecież Rosie nie będzie cię wszędzie wozić. Tam siedzi Kicek. Masz rację. Rosie, potrzebuję własnych kółek. Nie ma sprawy. To będzie zabawne. Ale miejsce dzióbka jest w powietrzu. Nie martw się. Dzióbek niebawem sam się o tym przekona. Będę mieć własne kółka. Tada! Super! Co to? Ptakorolka! Wskakuj! Pokażę ci! Włóż tutaj skrzydła i machaj nimi. I jak ci się podoba? Uiii! Dzióbku? Jestem pierwszym ptakiem na kółkach! O, cześć, Olu! Zgubiłaś rolkę? Nie zgubiłam! Nie mogłam jej włożyć! Dlaczego? Pomyślisz, że jestem głupia. W żadnym wypadku. Chciałam ją włożyć, ale wtedy zjawił się fioletowy żuk i uciekłam. Przestraszył cię. Widzisz, myślisz, że jestem głupia. Przyznanie się do lęku to nie głupota.
ale wiesz, ten żuk nie zrobi ci krzywdy. Jest bardzo przydatny. Usuwa liście i czyści grunt. To tak jak my. Serio? Genialne, co? To ptakorolka! Dlaczego nie latasz? Latać? Chyba żartujesz. Po co latać, gdy się ma koła? Na razie ścigam się z Filipem i Rosie wokół ogrodu. Tu jesteś! Moja rolka! Dzięki, Kicku! Pomóc ci? Nie trzeba! To było niemądre bać się zwykłego żuka! Nie uważaj się za niemądrą. Może umyj ręce i po tym całym sprzątaniu napijemy się soku. Tam jest żuk! W wannie! W porządku. Zaraz się nim zajmę. Ostrożniej, Dzióbku! W powietrzu nie ma kamieni, wiesz? Ale w powietrzu nie zrobisz czegoś takiego. Nie tęsknisz za niczym, co jest w górze? Nie, za niczym. A za naszymi zabawami? O, wciąż możemy się razem bawić. Jeśli sprawisz sobie ptakorolkę. W porządku, przyjacielu. Widzisz? On nie chce cię nastraszyć. Po prostu utknął w wannie. Popatrz! Nie może się wydostać! Boi się ciebie o wiele bardziej niż ty jego. Nie bój się mnie, żuczku! Musimy go uratować! Przyniosłem mu coś. Zawsze mam w pogotowiu żuczko-drabinkę. Jest wolny! I wcale już się nas nie boi! A ja nie boję się jego! To jeżdżenie na ptakorolce mnie wykończyło. Pora na drzemkę w gnieździe. Ale jak ja się tam dostanę? Po prostu polecisz. Nie mogę. Nie chcę się rozbić. To znaczy, nie zamierzam tam lecieć. Jestem ptakiem na kółkach. Ale o co chodzi? Dlaczego on nie chce wejść do gniazda? Musiałby tam polecieć, a... Chyba boi się latać, bo się rozbił. Wcale się nie rozbiłem. Rosie, patrz, co mam. Bałam się go, ale okazało się, że to on się mnie boi. Pomogliśmy mu i teraz już nie wydaje mi się straszny. Masz rację, Olu. Czasami ktoś musi nam pomóc, gdy się czegoś boimy. Filipie? Musimy troszkę usprawnić tę ptakorolkę. Zrobiłem tak, jak kazałaś. Znaleźliśmy ci idealne miejsce na nocleg. O, to świetnie. A gdzie? Jedź za mną. Hurra! Ja latam. Wciąż to potrafię. Jak dobrze, że wróciłeś na niebo. To jest fantastycznie. Jak mogłem porzucić latanie dla jakichś dziwnych kółek? Filip chyba żałuje, że stracił kompana. Kto się ze mną pościga? Nie przejmuj się. Następnym razem wygrasz. Tym razem ci się udało. Ale gdybym był ptakiem i ty też, na pewno latałbym szybciej od ciebie. Skąd wiesz? Czuję, że byłbym świetnym ptakiem. Dobranoc, Rosie. Mógłbyś wtedy machać i uszami, i ramionami. I dzięki temu latałbym super szybko. Kicek, ptako królik. Woohoo!